Siemano, dzisiaj film w sumie taki szybki, nagrywam bardziej w roli przypomnienia niż yy, z czegoś nowego. Yy, CoinMarketCap pewnie znacie, ale chciałbym wam przypomnieć o takiej funkcji jaką jest yy, tutaj zbieranie diamencików codziennie. Yy, ja o tym zapomniałem, teraz sobie przypomniałem i wiem, że też wiele osób mogło o tym zapomnieć, ale polecam sobie tutaj ogólnie się codziennie logować i sobie zbierać te diamenciki, ponieważ yy, no jak wiecie lub nie, CoinMarketCap nie ma jeszcze swojego własnego tokena, a kto wie, czy może zechcą sobie mieć taki swój token, czy też nie. Także polecam sobie te diamenciki zbierać. Tutaj te diamenciki chyba można sobie na jakieś tam nagrody wymieniać, więc też całkiem spoko, bo tam za, za właśnie to za zbieranie możecie sobie... Jakieś tam vouchery odebrać, jakieś NFTKi, jakieś tutaj merge Widzę, jest customowy No, trochę tego jest, więc warto też sobie to odbierać. Oczywiście linka do tego macie w opisie. Dodatkowo w zakładce Produkt są, jest takie coś jak Free Airdrops, także tutaj też możecie sobie co jakiś czas śledzić i patrzeć, czy są jakieś różne airdropy, Ponieważ no, po pierwsze, możemy coś sobie wygrać, a kto wie też, czy zabranie udziału w tych airdropach w przyszłości dostaniemy jakiegoś też airdropa od Market Capa. Tutaj mamy jeszcze learn and, learn and Earn. Tu też czasem coś możemy jakieś tam em, zarobić jakieś kryptowaluty z rozwiązania jakichś quizów, także też tutaj sobie możecie to patrzeć, no ale głównie ja bym się skupił właśnie na dodanie sobie do zakładki na przykład w przeglądarce właśnie coin Capa, po to, żeby wiecie, przy każdym uruchomieniu komputera, sprawdzać, czy możemy sobie odebrać te diamenciki. A możemy je odebrać tutaj dwa razy dziennie, czyli co 10 godzin, także, także fajnie. No i wiadomo, jak utrzymujemy sobie naszą dobrą pasce, czyli codziennie odbieramy regularnie, no to wiadomo, tego nie mamy ich najwięcej, no i wiadomo, wszystko od nowa. A jeżeli przegapiemy jeden dzień, no to wtedy nam jakby liczy od zera. Także polecam po prostu sobie to gdzieś zapisać, linka macie w opisie, no i sobie codziennie odbierać. Taki film bardziej przypominający. Widzimy się w kolejnych i Siemana.